empres.pl. Bądź zawsze na bieżąco. Od kilku dni trwa obława. Policja w całym kraju poszukuje 52-letniego mężczyzny. To Jacek Jaworek. Poszukiwany może być szczególnie niebezpieczny. W nocy z piątku na sobotę 10 lipca 2021 roku w miejscowości Borowce niedaleko Częstochowy prawdopodobnie zamordował on 3-osobową rodzinę strzałami z broni palnej. Policja przyjmuje zatem, że wciąż przebywający na wolności mężczyzna może być uzbrojony. W sprawie pojawiły się pierwsze tropy, na podstawie których można stwierdzić, że policja depcze przestępcy po piętach. Około pierwszej w nocy z piątku na sobotę policja z Częstochowy dostała zgłoszenie o awanturze w jednym z domów jednorodzinnych. W środku dokonano makabrycznego odkrycia. Mundurowi znaleźli ciała 44-letniego mężczyzny, jego żony oraz ich 17-letniego syna. W domu przebywał jeszcze 13-latek, któremu na szczęście udało się uciec. Jedna ze wstępnych policyjnych hipotez mówiła o tym, że mężczyzna dokonał zbrodni w afekcie, a dodatkowo pod znacznym wpływem alkoholu. Natomiast gdy już dotarło do niego, co zrobił, mógł podjąć natychmiastową decyzję o ucieczce za granicę. Po kilku dniach pojawił się jednak sygnał z Łodzi, miasta oddalonego od miejsca zbrodni o około 130 km. Nowy trop wiódł do hotelu znajdującego się przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poinformował o tym Dziennik Łódzki. Rzekomo razem z poszukiwanym Jaworkiem miała tam również być jego daleka krewna. Funkcjonariusze ruszyli za tropem i potwierdzili, że kobieta rzeczywiście zameldowała się w hotelu. W pokoju nie było jednak podejrzanego. Można więc założyć, że obie opisane wcześniej wersje były prawdziwe. Tuż po dokonanej zbrodni Jaworek mógł błyskawicznie przemieścić się do Łodzi, gdzie z Częstochowy prowadzi prosta droga autostradą A1 biegnącą na północ. Jeszcze tego samego dnia w mieście pojawiła się wspomniana krewna przestępcy. Może dostarczyła Jaworkowi coś, czego zapomniał, co może było mu niezbędne do opuszczenia kraju. Ubrania? Dokumenty? Pieniądze? Miejsce pobytu Jacka Jaworka wciąż pozostaje zagadką. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w sprawę zaangażowane są wszystkie krajowe służby, a wkrótce najpewniej zostanie ona umiędzynarodowiona, zatrzymanie 52-latka zdaje się być tylko kwestią czasu.